World League of Players. Liczę, że to jest tylko z okrążenia formującego. Tak, to było tylko z okrążenia formującego. A nie, przejazd tyłem przez linię startu. Pepcio. No to... Why? Nie wiem. Nie no, ale to widzieliśmy akurat. Dobrze, ruszamy w takim razie. 5 magicznych świateł przed chwilą nam zgasło. Event czas ruszyć. Nie liczy się tutaj oczywiście do żadnych klasyfikacji. Liczy się oczywiście do klasyfikacji for fun i ewentualnych manewrów, jacy kierowcy mogą sobie zapisać na swoje konto i wyścigu może ewentualnie przejechanego. No i obrócił nam się pierwszy kierowca Alfy Tauri, Quiet, już na samo dno spada. W międzyczasie oczywiście został przeniesiony na sam koniec Kaczitka wraz z Marchewą, ale ci panowie już na 8 i 10 pozycji na ten moment. Problemy tutaj, żółte flagi jakieś się pojawiły. A czyli albo ustawiać okrążenie formujące w sposób telewizyjny dla kierowców, którzy by oczywiście widzieli strategię innych kierowców, co byłoby potencjalnie w sumie spoko opcją, bo dla nas to byłoby chyba 5-6 sekund. Dobra, przesadziłem. 30 sekund maksymalnie czekania, aż się bolidy ustawią, ale dzięki temu kierowcy oczywiście lepiej by to wyglądało, tak? Lepiej teraz wygląda walka tej McLarena z Mercedesem, a tam Williamsa rzucało bardzo mocno. Kierowca MKX teraz zostaje 5 sekund kary za poważną kolizję z kierowcą Quiet, ależ to ładnie nazwało FIA, oczywiście gry F1-23. Ale widzimy, że Quiet no bez skrzydła jechał. No im się wydaje. Lokowanie, ale w tym momencie prędkość McLarena była absolutnie zatrważająca, aż mnie zatrważyło na chwilę, chociaż tutaj od zewnętrznej, będzie próbować kierowca Mercedesa. Mike z Polski w tym momencie będzie tutaj kapitulować. Więc chociaż nie, on niczym Esteban Ocon, taki Little Lion, ale on w formie większego Liona niż Esteban Ocon niegdyś. Pokazuje Luke Trapowi, jak się tu jeździ. Jeżdżą panowie naprawdę na limicie obok siebie. Tam już czyli Red Bull oczywiście El Michaela. Wiemy, gdzie El Michael jest, tam często może się coś wydarzyć. Przypominamy oczywiście Formułę 2 z Monzy z ubiegłorocznej kampanii. No wiemy, jak to tam wyglądało pomiędzy Darkiem a El Michaelem. Nie była to podobnie najczystsza sytuacja. Jeden kierowca mówił, że temu kierowcy powinien zabrać się licencję. Drugi kierowca zaś bardzo przepraszał i powiedział, że wtedy trochę jednak przecenił swoją możliwość hamowania i samochodu. No wiemy, że błędy się zdarzają. Ważne, że rzeczywiście wyciąga z nich wnioski, ewentualnie z naszej perspektywy dać drugą szansę. Kaczitka w tym momencie wywozi dosyć szeroko, chociaż tak się wydawało z pewnych ujęć kamery, ale jednak nie było takie wywiezienie szerokie. Kierowcę Red Bulla, ale jednak El Michael jeszcze się broni. Słowo jeszcze może potrwać dosyć długo na ten moment, ponieważ kierowca Aston Martina traci dwie lokaty już za chwilę na rzecz oczywiście Williamsa i Alfa Romeo, która już raczej będzie przed pod koniec, ale pod koniec tej prostej startowej, chciałem powiedzieć, ale i serwisowej, która w sumie jest obok prostej startowej, stąd może ten błąd. Wywieziony. Teraz Xaverek mocno tam uderzył w kacitkę. No miejmy nadzieję, że tam Aston cały. Widzimy to oczywiście Fetela 24. Nie zaskoczy państwa fakt w sumie, że on jeździ z piątką, ponieważ piątkę miał jego ulubiony kierowca w Formule 1, czyli oczywiście Sebastian Vettel. No niekoniecznie może być, że był, bo może się okazać, że Vettel jeszcze wróci do bolidów jednomiejscowych. No ale jak to się okaże w przyszłości, zobaczymy. W tym momencie widzimy sporą walkę na torze, między innymi o pierwszą lokatę. Kasper Jędrzejczyk kontra nasz Tomasz Węgłowski, czyli oczywiście Cool Bike. No i tutaj już chyba pofrunąłem na nazwisku, bo chyba Węglowski. Węglowski. Ale no właśnie, to pofrunąłem na nazwisku, bo pamiętam, w sensie dużo jest zbieżnych nazwisk, są oczywiście bardzo łatwo pomylić i przepraszam za wszystkie pomyłki, więc będę raczej się stosować nomenklatury Cool Bike 14 lub ewentualnie Fajny Rower 14. Teraz żółta flaga z tyłu i Vettel niestety wylatuje nam z toru.
nie patrzmy na to w takim razie, patrzmy na Mercedesa, który już tam zamieszany w walkę na ten moment. Luke Trapp kontra Mike. Mike chciał tutaj przepuścić, żeby zyskać oczywiście DRS. Nie wiem, czy to się udało i teraz obrócony przez kontakt z kierowcą Red Bull Racing. Mercedes chyba tutaj bez otwartego spoilera, więc dobrze to myśli Mike, ale potem Michael, no niestety, no nie miał jak tutaj zostawić miejsca jakiegokolwiek. Sporo takich osobistości nam tutaj dzisiaj, jak widać, możemy... A i wewnętrznie próbował teraz kierowca Astona Martina, tam zamykał linię McLaren, na drugi się wciska w tym momencie i wypycha obydwu kierowców, więc Kulbajk absolutnie przeagresywnie przejechał ten zakręt i wypchnął nie dość, że kierowca Astona Martina, to jeszcze tego kierowcę, który był obok niego, czyli swojego teammate'a. Okej, dosyć ciekawa sytuacja. Zobaczymy, walka oczywiście, Kaczytka, Marchewa, tutaj panowie będą chcieli z protem wracać na swoje pozycje. Vettel już prezentuje nam wspaniały manewr, chociaż Mike z Polski od zewnętrznej, ale nie za wiele tutaj mógł zrobić, bo jednak trakcja u Vettela była na absolutnie genialnym poziomie i zrobił co się tylko dało, zrobił wszystko. No i proszę państwa, po prostu wziął i wyprzedził i jeszcze trochę powalczył tutaj Mike, ale no bez dłuższej historii, po prostu... nie był dostępny i tak kierowcy sobie radzili. Tutaj Michael popycha swojego teammate'a, można powiedzieć, Kappa Coxa. Kilkukrotnie tracił aż przyczepność, a w tym momencie no nie mieści się Michael w ogóle w torze, w limitach. Traci na tym, nie dość, że dostaje karę, to jeszcze traci na tym mnóstwo czasu. Jakaś okazja się... Bity samochód w tym momencie obrócony przez El Michaela. W sensie nie chcę powiedzieć, że tu winny jest El Michael, ale był kontakt z El Michaelem, a potem jeszcze uderzony przez podajże swojego teammate'a, czyli Barnolda, i kierowca Hasa Myszajan zostaje na torze bez koła po prostu i samochód bezpieczeństwa w tym momencie wyjeżdża. No dajcie czerwoną flagę, proszę państwa, dajcie tą czerwoną flagę. Chcemy to zobaczyć, stoi na torze. Miało być 5. Sprytnie, prawie do samej linii mety, czekał z tym restartem, dogrzał jeszcze oponki w ostatnim kluczowym momencie i w tym momencie ruszamy z restartem. Szukał tu w ogóle jeszcze jakieś, obierał dziwne linie, ale de facto wrócił do swojej. Seba, kierowca, z którym stoczyłem pojedynek, jest na drugiej pozycji w tym momencie. Ma ten kierowca na pewno sporo talentu, to trzeba powiedzieć, tylko nie zawsze jest w stanie to przełożyć na tor. Tym bardziej, że niekoniecznie jest on wyćwiczony przez Sebę, prawdopodobnie tak przypuszczam, bo... decyzja, żeby zostać, jest raczej decyzją podyktowaną, żeby bronić swoją pozycję. Teraz chyba Kappa Cox delikatnie uderzał w niego i przez to obrócił się nam kierowca Alpine. Problemy, ależ tutaj problemy kierowców na wyjściu, wszystkich rzucało w tym momencie. Nawet kierowcę McLarena i Xaverek Bombelek na trzeciej lokacie przed Kulbajkiem. Chociaż kierowca McLarena no nie jest tutaj zadowolony, że stajnia z Groove jest przed stajnią z Woking. No wiemy, że tutaj raczej to McLaren chciałby nawiązać do swoich najlepszych czasów i nawiązać do czasów, kiedy regularnie stawali na podium. No, w tym sezonie będzie im jeszcze bardzo ciężko o to. Dopiero dziś w Azerbejdżanie mówili, że wrócili, a raczej zrobili bolid taki, jak chcieli na początek sezonu, a do tego jeszcze sporo brakuje, żeby gdzieś tam w czołówce się kręcić. Walka pomiędzy dwoma brytyjskimi ekipami. Xaverek, czy jednak Kulbajk, ale już mało miejsca, to i zostawił Xaverek. No i jeszcze tutaj kolizja ze swoim teammate'em. Podjechał pod koła lumbarowi, który jeszcze został uderzony w sumie przez kierowcę Alpine po chwili. Zobaczymy czerwoną flagę, czy nie? A jaką Boże, czerwoną flagę? Jest wywołać, coś w ogóle, słuchajcie. Że... no to jest wirtualny samochód bezpieczeństwa. Że chyba popsuły się plany niektórych, no bo mieliśmy w sumie 5 bolidów rozwalonych. No, jest to oczywiście sytuacja ciężka, no ale wiecie, to pewnie jest, musielibyśmy mieć ile jeszcze tych safety carów? 2? Żeby była ta czerwona flaga tak naprawdę, no zobaczymy. Zostawiam tematy realnej formuły. W realnej formule, a teraz ale zobaczmy, jak panowie tutaj wyczirują. Przeciąga, przeciąga. W wakacyjno-urodzinowym evencie i w tym momencie chyba MKX tutaj wyprzedził przed linią, ale oddał swoją pozycję już swojemu teammate'owi, więc powiedzmy, że w granicach przepisów, a raczej ujmie się to w granicach przepisów jak najbardziej.
Niezrozumiała kompletnie sytuacja. Kulbajk wbity w Mercedesa. Oj, teraz problemy, marchewy chyba. Oj, użyty powrót na tor. I rozbity w tym momencie Mike przez to. Masakra. Ależ najgorszy użyty powrót na tor w historii Vlopa, myślę. Mogę to śmiało powiedzieć, bo... Będziesz miał do regulaminu, słuchaj, przykład. Ewidentnie. Mega ze strony tutaj kierowcy Aston Martina, a mega ze strony teraz Luka, który wygrywa niestety tylko na torze, ale event, który się odbył. Karitka ostatecznie swoją strategią na hardach wygrywa to Grand Prix, drugi jest Luke, trzeci jest Marchewa, więc taki dosyć brytyjski. Można mocny, powiedzieć, mocny tercet. Mocny Aston, jakby w Formule 1. Mercedes też nie ustaje krokiem, więc Luke Trapp, Kaczitka, Marchewa. No myślę, że jeszcze Mike i paru innych panów możemy śmiało dopisywać. I jeżeli tylko panowie będą chcieli przełożyć to oczywiście na regularny sezon, a w walce o jakieś wysokie lokaty. O jakie? I kto ile wyjeździ, i kto ile pojeździ, zobaczymy. World League of Players.